Cześć, zapraszam. Nazywam się Katarzyna Szczygieł i na co dzień pracuję jako tłumacz polsko-duński oraz organizator w 3F BJMF. To jest kopenhaski oddział 3F, czyli największego związku zawodowego w Danii. I nasz oddział skupia w głównej mierze pracowników w branży budowlanej. Moim zadaniem jest pomoc w komunikacji z polskimi pracownikami budowlanymi, którzy porozumiewają się tylko w języku polskim. I ta pomoc obejmuje bardzo szeroki wachlarz zadań, począwszy od administracji członkowskiej, przez księgowość, a kasę, czyli ubezpieczenie w razie utraty pracy, sprawy zawodowe, socjalne, sprawy upadłości firm, ale jeżdżę również na place budów i do mieszkań pracowniczych, w których mieszkają i gdzie pracują polscy pracownicy budowlani, aby ich zrzeszać w związkach zawodowych, czyli po duńsku organizować ich w związkach zawodowych. To na pewno był moment obrony mojej pracy magisterskiej tutaj w Danii. Studiowałam na kierunku Global Refugee Studies na Uniwersytecie Aalborg w Kopenhadze i pisałam pracę magisterską o Polakach, którzy budowali kopenhaską linię metra. I właśnie za sprawą tematu, który wybrałam, weszłam w kontakt z pracownikami 3F i tak właśnie zaczęła się moja przygoda ze związkami zawodowymi. Udało mi się znaleźć taką niszę, gdzie znajomość języka polskiego jest bardziej pożądana niż języka duńskiego i w tym się odnalazłam i to wykorzystuję na swoją korzyść. Chciałabym przekazać, żeby na pewno od początku swojego pobytu w Danii uczyć się języka duńskiego i kultury i historii Danii, tak żeby poczuć się tu bardziej u siebie, ale również przynajmniej liznąć trochę prawa i nie tylko prawa pracy, ale też prawa z zakresu polityki społecznej, bo wiadomo, że żeby rozwijać swoją karierę i osiągnąć sukces, to lepiej, żeby mieć prawo za sobą niż przeciwko sobie.